pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, rzuconą na rubież w czasach nabrzmiałych, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie nabolałym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Centralizm. Słucham? Dolega mię centralizm, który mię się rozregulował. Gdyby pan zechciał samo streścić się dokładniej, byłabym wdzięczną. Ej, cóż to za matołectwo teraz na tych placówkach. Otóż, pani doktor, załóżmy, że chcę uczynić krok do przodu w naszym dalszym marszu do sukcesu. Załóżmy. Więc mię to najpierw powstaje tu. O, tu, w dyni. Tu, w głowie, czyli że w mózgu. Nieprawdaż? Oczywiście. I ten mózg, w którym posiadam notabene szarą komórkę, posyła bodźca do nerwu, nerw drga i uruchamia mózgu. Ujął to pan pięknie. W nodze. I naukowo. I dopiero ten mózg uruchamia mię nogę, która się wysuwa i robi krok do przodu. Czyli, że mój organizm jest sterowany centralnie. Tak. Stąd do nogi. Decyzja u góry, wykon u dołu. Brawo! Poczułam się jak na wykładzie. Niestety centralizm ów został się zakłóconym. Zdarza mi się ostatnio, że głowę mam zupełnie pustą. To jest możliwe. A tu nagle noga mię dryga do przodu, sama mię skubana niesie i dopiero wtedy napina się mózgu. Mózgu uruchamia nerw, nerw kołacze do szarej komórki, a ona w panice pyta, co jest. Co jest? Co jest? Pyta komórka, a noga na to. Zrobiłam właśnie krok na własną rękę, bo jakbym na was czekała, komórko, to bym mogła czekać do tej tam takiej się mówi śmierci. A, i tak sobie ta noga z tą komórką rozmawiają, jak w bajce. Ależ to durnowate debilstwo wypuszczają po studiach. Nie podzielam entuzjazmu pani doktor, albowiem to świadczy dobitnie, że centralizm mi się, że tak powiem, sknocił. Ach! Przywrócenie go na powrót. Sknocił się. Jest dla mnie medyczną drobnostką. No. Od czego mam zacząć? Od dołów czy od góry? Zawsze od góry. Zadawszy pacjentowi lekką narkozę, otwarłam mu czaszkę. I to tak bezbłędnie, że trafiłam od razu na szarą komórkę. Była tak przerażliwie samotną, że zrobiło mi się jej żal i zamkłam czaszkę jak puzderko. A cięcie zeszłam cadgutem. A! Już po wszystkim. Czyżbym był uleczonym? Tak domniemywam. Całe szczęście, bez centralizmu byłem albowiem jak bez ręki. Żegnam, kładę na parapecie 10 deka mortadeli i całuję tę złotą rączkę z wylaniem. O cholera, a czemu ja się wylałem na rączkę, a pocałowałem mortadele? Czyżbym jednak coś się źle sterowało u mnie? Ciekawe, ciekawe. Pacjent opuścił mą przychodnię, mamrotając pod nosem jak głupi. Być może nie sprostałam mu w pełni. Nie mogę być jednak medycznie alfą i amebą. Zwłaszcza w dzisiejszych nabolałych czasach, kiedy każdy przeżywa swoje trudności. Do usłyszenia.